We wszystkich subalskich szkołach odbywają się uroczystości związane z obchodami 11 listopada. My odwiedziliśmy pierwsze liceum ogólnokształcące, w którym już po raz 25 odbył się festiwal poezji i piosenki patriotycznej. Ziemia, czy spojrzysz? Zasłana bryzgami kruchej piany. Niczego mi, proszę pana, tak nie żal, jak porcelany. Konkurs dla uczniów szkół średnich to znakomita okazja do doskonalenia umiejętności recytatorskich i wokalnych, ale też do pokazania, w jaki sposób rozumieją słowo patriotyzm. Dyrektorka placówki Dorota Jabłońska zauważa zdecydowany wzrost aktywności u młodych ludzi. Jest duża ilość uczestników, więcej niż w poprzednich latach, bo z reguły było do 100 osób, w tym roku mamy aż 120 osób z całego naszego województwa podlaskiego. Prezentacje są piękne, bo one płyną z serca i nawet wiadomo, na takim festiwalu przy takiej ilości uczestników poziom jest zróżnicowany, ale piękne jest to, że właśnie młodzi ludzie garną się, podejmują tą tematykę, która jeszcze parę lat temu wcale nie była taka modna, a dzisiaj się okazuje, że mamy powrót do patriotyzmu, powrót do tych wartości, które są chyba dla każdego narodu najcenniejsze. Podczas konkursu nie brakowało momentów wzruszających i chwytających za serce. Oczy stworzenia, jak gnębią nas. Niechaj się rodzi syn najmilejszy. Oczywiście podczas konkursu nie mogło zabraknąć akcentów związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Po jakie tematy sięgała młodzież najchętniej? Było i sięganie do poezji romantycznej, do poezji Mickiewicza. Były również odniesienia do poezji Miłosza, Marii Konopnickiej. Także to bardzo, bardzo szeroka gama, jeżeli chodzi o patriotyzm. Również współczesne piosenki i wiersze. Szymborska. Komisja konkursowa pod uwagę brała nie tylko takie walory jak dykcja, walory głosowe, poczucie rytmu, interpretacja. Ważny był też dobór repertuaru i to, jak wykonawca czuje się na scenie. Festiwal poezji i piosenki patriotycznej ma szansę na podniesienie swojej rangi. Może też stać się imprezą międzynarodową. Wszystko zależy od tego, czy dyrekcji pierwszego liceum uda się pozyskać na ten cel środki z Ministerstwa Edukacji. Przekonamy się o tym już za rok.